Wynikom pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych poświęcona została konferencja prasowa w ratuszu. Jak poinformował Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc, na rok szkolny 2019-2020 przygotowano 7282 miejsca w kieleckich szkołach niepublicznych. 6928 jest w placówkach prowadzonych przez miasto, pozostałe w Zespole Szkół Katolickich i Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek. Bardzo dobra informacja. Nie będzie takiego ucznia, czy szkoły gimnazjalnej, czy podstawowej, który nie znalazłby miejsca w naszej placówce. Na samym początku nie dostało się nigdzie 603 osoby, ale manewry, które udało nam się przeprowadzić razem z dyrektorem i całą kadrą Wydziału Edukacji, pozwoliły tą cyfrę zmniejszyć o prawie 200, tworząc nowe klasy technikalne, bo tam było bardzo duże zapotrzebowanie, natomiast w szkołach branżowych niekoniecznie. Najpopularniejsze były pierwsze, drugie, szóste i trzecie liceum ogólnokształcące spośród techników, elektryk, mechanik oraz informatyk. Nie wszyscy spośród 7391 uczniów, którzy zalogowali się do systemu, złożyli wnioski do szkół pierwszego wyboru. Jeżeli rozpoczniemy teraz drugi etap rekrutacji i w drugim etapie, który odbywa się dokładnie tak samo, trzeba się zalogować, wybrać szkołę, oddział, klasę z tych, które są dostępne, tam gdzie będą miejsca, wydrukować wniosek i znowu go złożyć do szkoły. I dopiero wtedy będziemy wiedzieć, ilu uczniów tak naprawdę, znaczy wszyscy się dostaną, bo mamy więcej miejsc zarezerwowanych dla uczniów niż tych uczniów tak naprawdę jest. Bo na tę chwilę 429 uczniów nigdzie się nie dostało, a w systemie są wolne 432 miejsca. Na dostosowanie szkół oraz ich wyposażenie na przyjęcie podwójnego rocznika potrzeba 1 800 000 zł. Z budżetu Kielc wygospodarowano na ten cel na razie 800 000. Miasto będzie się też ubiegać o dofinansowanie z rezerwy budżetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak poinformował Marcin Różycki, na pewno od września będzie wydłużony czas pracy szkół, nie dłużej niż do 18, ale nie będzie nauki w soboty.